jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was 20 lipca 2021 roku z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie. A czynię to Słowem Bożym, słowem z psalmu 91 z wiersza 14 oraz z pierwszego listu Jana z rozdziału 3 z wierszy 21 i 22. Pan mówi, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy dla prawdziwego chrześcijańskiego życia są nierozerwalne. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez wiary, nadziei i miłości. Bo jeśli którejś z nich brakuje, to nasze chrześcijaństwo od razu zaczyna kuleć, zaczyna się chwiać i upada. Chrześcijanin swoją nadzieję widzi w wyciągniętej do Niego przebitej dłoni Chrystusa. Owa pusta przestrzeń po wyjętym z dłoni gwoździu pozwala włożyć tam palec. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, jak ów Tomasz zwany niewierny. Ale jak wielu z nas chciałoby zrobić dokładnie to samo, aby pielgrzymować przez ten świat nie w wierze, a w oglądaniu owych przebitych dłoni. Ale za chwilę być może postawimy kolejne pytania. Czy aby to dłoń Chrystusa? Bo nieustannie chcielibyśmy dowodu. A może to dłoń któregoś ze złoczyńców ukrzyżowanych po prawicy i lewicy naszego Pana. Wiara. Wiara nie zwalnia nas z pytań, ale z drugiej strony nie domaga się za wszelką cenę na nie wszystkie niepodważalnych odpowiedzi. Gdyż wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I w przytoczonych przed chwilą słowach listu do Hebrajczyków, przez to wiara staje się bardzo bliska miłości. Lecz z nich największa jest miłość. To z niej płynie pewność, że Chrystus nie cofnie swej dłoni od nas, że ona pozostaje wyciągniętą w naszą stronę, nawet wówczas, gdy po same uszy jesteśmy wciągnięci przez grząskie piaski lub bagna grzechu. I dopóki jest w nas chociaż odrobina nadziei, chwytamy się tej dłoni, ale jednocześnie odpowiadamy sobie na pytanie, kim jesteśmy, bo nasze sumienie nas oskarża. Dlatego też tak bardzo potrzebujemy przebaczenia, odpuszczenia, oczyszczenia, aby uwolnić się od tego wszystkiego, co nas przytłacza i nas ogranicza, co nie pozwala nam stanąć przed Bogiem. Sumienie, czy jak napisał apostoł Jan, serce jest strażnikiem pozwalającym nam dostrzegać, kiedy to moje pragnienia zaczynają przekraczać Bożą wolę. Zatem rzeczywiście tak jest, że kiedy nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, bo nasze prośby będą wówczas zgodne z Jego wolą. Nie będą zachciankami naszych ciał, ale będą tym, o czym Bóg dobrze wie,
że tego wszystkiego potrzebujemy. Wówczas nasze modlitewne prośby będzie kształtowała wiara, nadzieja i miłość, a nie nasza pożądliwość. Pożądliwość z reguły nie koncentruje nas w modlitwie na rozmówcy, na Bogu, ale na przedmiocie czy sprawie, o którą się modlimy. Ona sprawia, że przestajemy dostrzegać suwerenność Boga i próbujemy pozbawić Go możliwości decydowania. Ja staję się ważniejszy niż Ty, także wobec Boga. Dlatego pamiętajmy o słowach naszego Pana z modlitwy w ogrodzie Getsemane. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Amen.